Do tej pory opowiadałyśmy o miłosierdziu w Wielkim Mieście. Dziś pokażemy, że nie tylko tam jest ono możliwe. Bo tym razem dzienniczek nadaje ze Stadnik, niewielkiej miejscowości pod Krakowem. Jeśli po raz pierwszy zaglądacie do naszego dzienniczka, przypominamy, że razem z naszymi bohaterami szukamy odpowiedzi na pytanie, jak być miłosiernym na co dzień. I choć ich historie są naprawdę różne, mają ten jeden wspólny mianownik. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, jak realizować miłosierdzie w biegu. A konkretnie biegu dla życia, który rozpoczął się tutaj, w domu 16-letniej Natalii. Nic nie sprawia mi takiej przyjemności, jak właśnie widok osoby szczęśliwej. Praktycznie równy rok temu, ponad rok temu, narodził się taki pomysł w mojej głowie, żeby zrobić taką akcję dla Piotrusia i pobiec z Krakowa do Warszawy, do pani Komorowskiej i poprosić ją o pomoc dla Piotrusia. Piotruś jest to chłopiec, który zmaga się z chorobą nowotworową. W Polsce nie było skutecznej terapii, dlatego musiał wyjechać do Austrii, do Wiednia na leczenie. Koszt takiej terapii to 1 600 000 zł, dlatego też ja podjęłam się takiego wyzwania, aby mu pomóc. Jest w zasadzie to chłopiec, który nie jest ze mną spokrewniony, ale jest dla mnie równie bardzo ważny, jak ktoś dla mnie bardzo bliski i taki też się w zasadzie stał. Myślami byłam zawsze przy Piotrku, a przy najgorszych momentach, kiedy pojawił się na trasie też płacz, zaczęłam się po prostu modlić i ta złość w zasadzie taka, że kurczę, już nie dam rady, ale w połączeniu z modlitwą i z tym, że przecież nie robię tego dla siebie, tylko robię to też dla kogoś innego, przejawiła się w taką jeszcze większą energię i adrenalinę, także z tempa 6.30 zrobiło się 5.30, także biegłam dalej i jakoś sobie poradziłam z tym. Cześć, dzisiaj minął dzień 8. Przebiegliśmy kolejne 30 km. Dzisiaj pierwszy raz zdarzyło mi się płakać na 20 km. Pasja biegania pojawiła się w zasadzie z takiego przypadku. Zawsze górowała siatkówka i zawsze jeździłam na różne SKS-y. Do czasu, kiedy właśnie na WF-ie nie zostałam uszkodzona w sposób taki, że część kijka poraziła mi właśnie nerwa. No i przez 3 lata, tak sumując, nie ruszałam tą ręką. Nie wiedziałam później, co ze sobą zrobić. Zaczęłam coraz więcej biegać. Zawsze byłam na każdym treningu. I dlatego też jakoś tak później jakoś tak niepostrzeżenie stała się moja pasja. W najbliższym czasie planuję podjąć się kolejne akcje. Tą akcję też chciałabym zdążyć zrobić przed Światowymi Dniami Młodzieży, żeby móc pokazać ludziom, że może zainspirować ich, że jeżeli mamy ten rok miłosierdzia, warto się tak zatrzymać, zastanowić, żeby coś zrobić dla drugiego człowieka. Miłosierdzie jest to taki dar od Boga, taka wskazówka, że pokazuje nam właśnie to swoje miłosierdzie poprzez to, że choć daje nam wolną wolę, my grzeszymy, ale i tak pomimo wszystko On nas kocha i wiem, że mi się też to czasami nie udaje i nie jestem miłosierna, ale staram się i czasem to wychodzi. Wybieram się na Światowy Dzień Młodzieży i myślę, że młodzi ludzie mogą dostrzec i mogą osiągnąć taką refleksję, że jednak nasza wiara jest nam bardzo potrzebna i dzięki temu możemy właśnie osiągnąć to, co jest naszym życiowym celem. Mamy tak naprawdę 24 godziny na dobę. Na wszystko możemy znaleźć czas, tak naprawdę wystarczy tylko dobra organizacja. Plecy też już zaczynam czuć, ale motywacją jest Piotrek, także dam radę.
Owoce miłosierdzia zawsze jest dobro, a w przypadku Natalii zmierzone kilometrami. I choć nie zawsze da się je przeliczyć, to nasi bohaterowie udowadniają, że dla nikogo nie może go zabraknąć. Już dziś zapraszamy na kolejną stronę dzienniczka. Do zobaczenia!